świeżo przeżyli deportację. Dokonaną przez NKWD. Doświadczyli dobrodziejstw z gospodarki, centralnie planowanej kolektywizacji terroru sowieckiego i oni po prostu czekali jak na zbawienie na tych Niemców. Prawda? Czekali na to, że im Niemcy zwrócą ziemię zabraną do kołchozów. Czekali na to, że im Niemcy zwrócą kościoły, które im odebrali bolszewicy. No i teraz ten gigantyczny potencjał, który był antysowiecki tych wschodnich Europejczyków, był naprawdę olbrzymi. Może jeszcze kolejny przykład. 4 miliony żołnierzy Armii Czerwonej przeszło na stronę Niemców w trakcie pierwszych miesięcy kampanii. Nie ma drugiego takiego fenomenu. Po prostu to wojsko nie chciało się bić. Całe dywizje zabijały swoich komisarzy politycznych i przechodziły na stronę Niemców. I teraz, gdyby Niemcy byli rozsądni, gdyby rządził nimi ktoś normalny, to wystarczyłoby podnieść wielkie hasło wyzwolenia narodów środkowej i wschodniej Europy spod jarzma bolszewizmu i ten bolszewizm, o czym zresztą przyznawał sam Stalin, że tak by było, bo widział, że to państwo zaczynało implodować od środka, bolszewizm by się załamał. Co tymczasem robi Hitler? Hitler znowu jest więźniem swojej szalonej, antysłowiańskiej, antysemickiej, rasistowskiej ideologii. Czy traktuje Słowian jak podludzi? I to jest klucz do klęski Niemiec. Oni wchodzą tam, wie pan, widzą to wszystko i co robią? Wprowadzają równie brutalny reżim okupacyjny. Proszę sobie wyobrazić, że Koch, jeden z kluczowych rozgrywających Hitlera, komisarz okupowanej Ukrainy, mówi tak, gdyby bolszewicy nie wymyślili kołchozów, to my musielibyśmy to zrobić. I Niemcy utrzymują kołchozy. Terror, mordy, palenie, pacyfikacje wsi na Białorusi, no to przy jakiś patologiczny w ogóle rozmiar przybrało, ale przede wszystkim traktowanie tych wszystkich krajów jako Lebensraum. Hitler w pewnym momencie mówi, to są nasze Indie. No tylko nie bierze pod uwagę, czy ta nasza Afryka, że nie ma do czynienia z Murzynami, którzy są jakimiś luźnymi plemionami zapóźnionymi, tylko ma do czynienia z narodami Europy, które mają swoje ambicje, prawda? Nikt nie lubi, jak się tak szarga jego godnością. No i w ostatecznym rozrachunku, kiedy żołnierze Armii Czerwonej dowiedzieli się, że jeżeli się poddadzą Niemcom, to zostaną zamordowani, bo Niemcy zamordowali 3 miliony jeńców sowieckich w tych potwornych obozach zagłady, właściwie, bo tak to trzeba powiedzieć, zimą i w późniejszych miesiącach 1941-1942 roku, no to zaczęli się bić. Kiedy ludzie zobaczyli, że zamiast wyzwolenia to przyszedł kolejny okupant, to zaczęli iść do partyzantki. Prawda? I w ten sposób ta sama ideologia, która wyniosła Hitlera do władzy, go zgubiła. Znaczy był niewolnikiem swoich rasistowskich dogmatów, nie potrafił pragmatycznie spojrzeć na te sprawy. Był właśnie, wymyślił sobie utopię tego Lebensraum, że przyjadą jacyś Nordycy, jacyś osadnicy niemieccy. To są wszystko śmieszne rzeczy, prawda? Będą tam zarządzać przy pomocy pęcza Słowianami. A Słowiani sobie tego nie życzyli. I też tak to zdiagnozowali, że przyczyną klęski Hitlera na froncie wschodnim nie była, że było za mało armat, za mało prawda, że przyszedł sprzęt z Wielkiej Brytanii. To wszystko były sprawy długorzędne. Kluczowe błędy w sferze, powiedziałbym, polityczno-emocjonalne. Niemcy przegrały wojnę. Europa została przez równie potworny reżim sowiecki. O tym pan pisał w swojej książce Sowieci. Krótko, w jednym zdaniu. Czy są jakieś analogi? Jeżeli możemy połączyć te dwa wątki, to proszę zwrócić uwagę na jeden wielki paradoks. Powiedziałem na początku naszej rozmowy, że chciał przyjąć Niemcy wielkie, a obróciły w Gruzję swoją absurdalną politykę. Józef Mickiewicz nazwał Hitlera najskuteczniejszym agentem bolszewickim w dziejach świata. Co się zarzeczy? Proszę zwrócić uwagę, że Hitler mówił, że jest największym antykomunistą, prawda? Że on chce usunąć zagrożenie sowieckie. Ale w efekcie tej wojny, rozpędzał i przeprowadził w taki idiotyczny sposób, oddał bolszewikom połowę Europy.
Wszyscy bolszewików przecież na początku tej wojny w 1939 roku oni nienawidzieli za Pińskiem. A na końcu tej wojny spowodował powstanie NRD. Powodował powstanie PRL, w sensie całej strefy okupacyjnej sowieckiej. Także to jest kolejny paradoks, że głupota Hitlera, idiotyzm tej jego polityki doprowadził do sowietyzacji Europy. I Stalin dzięki tej wojnie stał się rozgrywającym graczem. Gracza drugiego w 1945 roku wydawał drugiego po Amerykanach głównego gracza globalnego. Trwało to 50 lat. Także tu jest ten kolejny paradoks związany z tym, w jaki sposób tę wojnę rozegrał, jak ją przegrał, a przecież razem z... To jest straszny paradoks, że razem z Niemcami tę wojnę przegrał przecież pół Europy. Piotr Michałowicz, autor książki Niemcy. Książkę Państwu polecam. Żegnam się z Państwem serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia za tydzień. Jędrzej Lipski. Barbara, a co to tak mokro? Nie no, mówiłam ci, że belka przeciekałeś kupnową, to będzie sucho. Ta kupnową, tak łatwo powiedzieć. A trzeba będzie załadować, przywieźć, targać na górę, podłączyć.